Dzień dobry, Edyta Hanszkę. W studiu NTO gościmy doktor habilitowaną Izabelę Wróbel z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Panią profesor Brygidę Solgę z Politechniki Opolskiej i Instytutu Śląskiego w Opolu. Dzień dobry. I pana doktora Andrzeja Szybkie z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie dyrektorze. Będziemy dziś rozmawiać o ochronie ubezpieczeniowej osób migrujących. I zapytam najpierw panią profesor Solgę o to, o skalę zjawiska migracji w Polsce i na Opolszczyźnie. Skala migracji w Polsce, na Opolszczyźnie, ona w zasadzie od kilku ostatnich lat jest niezmienna. Ostatnie dane GUS-u, dane szacunkowe, mówią o liczbie ponad 2,5 miliona Polaków czasowo przebywających za granicą. Wśród nich zdecydowana większość, ponad 80%, to są osoby długotrwale przebywające za granicą, czyli zgodnie z przyjętą terminologią powyżej 12 miesięcy. I jakby wzrasta udział emigrantów długookresowych w strukturze emigrantów, to może oznaczać, że coraz większa ich część podejmuje decyzję o przedłużeniu pobytu, być może nawet o pozostaniu na stałe, o osiedleniu się. A co nas skłania do migracji? Co Polaków kieruje poza granicę? Ten czynnik też w zasadzie, mimo zmian uwarunkowań, jest niezmienny. Powiedziałabym, że czynnik ekonomiczny, sytuacja na rynku pracy. Przy czym dzisiaj sytuacja na rynku pracy jest odmienna od tej, jaka miała miejsce w okresie, powiedzmy, około akcesyjnym. Bezrobocie jest niskie, firmom brakuje fachowców. To dlaczego wyjeżdżamy? Mimo wszystko ludzie wyjeżdżają. Wyjeżdżają przede wszystkim ludzie młodzi. W zasadzie ten przedział się przesuwa do tej najmłodszej grupy emigrantów. Migracje są domeną ludzi młodych, ale dzisiaj i deklaruje więcej ludzi z przedziału 19-24 chęć wyjazdu. Z powodów ekonomicznych, a konkretnie z powodu możliwości uzyskania po prostu wyższego dochodu. Póki trzykrotna będzie różnica, jeśli chodzi o godzinę pracy, jeśli chodzi o Polskę i Niemcy przy minimalnym uposażeniu, dopóty to będzie ten magnes, który będzie przyciągał zwłaszcza gdzieś tam właśnie tych młodych ludzi, próbujących samodzielności, usamodzielnienia się, i dlatego ta sytuacja nawet zmieniająca się w sensie pozytywnym na rynku pracy, jak pani redaktor zauważyła, dzisiaj stopa bezrobocia już jest, można powiedzieć, relatywnie niska, bo jeśli kształtuje się na poziomie naturalnej stopy bezrobocia w niektórych powiatach, czy też w niektórych województwach en bloc wziętych, no to bezrobocie nie jest czynnikiem wypychającym, tak jak to miało miejsce w 2004 roku, tuż po 2004 roku, tam bezrobocie było czynnikiem wypychającym, czyli chodziło o poszukiwanie często jakiejkolwiek pracy. Dzisiaj nie mamy do czynienia z tego typu sytuacją. To nie bezrobocie wypycha ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, i zachęca do poszukiwania pracy za granicą, tylko jakość pracy, warunki pracy, większe możliwości także rozwoju kariery zawodowej, wyższa kultura organizacyjna pracy, na to też zwracają emigranci z Polski uwagę. Więc, no a przede wszystkim to, o czym powiedziałam, no wciąż utrzymująca się różnica w zarobkach. Oczywiście. Czyli migracja z Opolszczyzny różni się czymś od tej z całego kraju? Ona się różni w tym znaczeniu, że region opolski, województwo opolskie jest regionem takiego permanentnego odpływu. Co najmniej od zakończenia II wojny światowej mieszkańcy z tego obszaru wyjeżdżali, emigrowali w różnych formach, w różnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych, ale to jest taki ciągły drenaż emigracyjny i w związku z tym te konsekwencje natury demograficznej, społeczno-kulturowej, ekonomicznej, one są najbardziej odczuwane tu w tym regionie. Po 2004 roku ta skala w województwie opolskim też uległa intensyfikacji z tego powodu, że od tego momentu możliwość dostępu do legalnego rynku pracy krajów Unii Europejskiej uzyskała ta część mieszkańców, która przed 2004 rokiem nie angażowała się w procesy emigracyjne, tak jak mieszkańcy gmin autochtonicznych,
którzy oprócz tego, że mieli możliwość dostępu do rzecz jasna polskiego, to także mieli możliwość dostępu do niemieckiego obywatelstwa. To są określone warunki natury prawno-politycznej wynikające z polityki Niemiec. W związku z tym to jest ta specyfika, nie tylko jakby kontekst etniczno-polityczno-prawny, ale także skala i natężenie, które są wciąż najwyższe w skali kraju, bo mimo iż w wartościach bezwzględnych z innych regionów emigruje więcej osób, na przykład z województwa śląskiego, to jeśli to przełożyć na wartości względne, do liczby mieszkańców, czyli udział emigrantów czasowych do liczby mieszkańców, to my jesteśmy tutaj wciąż na pierwszym miejscu, później województwo podlaskie, później województwo podkarpackie. Więc skala, charakter, intensywność, natężenie wyjazdów zagranicznych to jest to, co jest taką cechą wyjazdów zagranicznych z tego obszaru, ale jednocześnie też to, że skutki tego procesu długotrwałego, permanentnego, to jest jednak przecież wieloletnie wysysanie z ludności, z zasobów pracy, taki drenaż, powoduje, że te skutki szeroko rozumiane, złożone, pozytywne i negatywne, natury demograficznej, społeczno-kulturowej, ekonomicznej, no są chyba najbardziej odczuwalne tutaj w regionie opolskim. W związku z tym, jak rozumiem, nieprzypadkowe miejsce tej konferencji, o której dzisiaj mówimy. Panie dyrektorze, no właśnie, jakie są powiązania, czy można znaleźć jakieś powiązania między tymi osobami migrującymi a ZUS-em, który zostaje w Polsce? Tych powiązań jest szereg, począwszy od powiązania na etapie płacenia składek, bo wyjazdy z Polski za granicę oznaczają uszczuplenie finansów ZUS, czy finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dokładnie mówiąc. Z drugiej strony też... Tego, z którego wypłacane są nasze emerytury. Tak, i z drugiej strony właśnie również no, mniejsze zobowiązania na przyszłość, bo te osoby, które wyjeżdżają za granicę, no, najczęściej wpadają do systemów zabezpieczenia społecznego innych państw i wtedy z tamtych systemów mają udzielane świadczenia. Chociaż za okres pracy w Polsce, za okres, kiedy tutaj składki były płacone na ubezpieczenia społeczne, no w przyszłości można uzyskać emeryturę, czy też rentę z tytułu niezdolności do pracy, czy też chociażby rentę rodzinną po śmierci takiego pracownika, nawet jeżeli wiele lat temu wyjechał z Polski za granicę. Czyli jeśli część czasu naszego życia zawodowego spędzamy w Polsce, a część za granicą, to te okresy jakoś nam się sumują. Jaki jest tutaj mechanizm? Zasadniczo każdy kraj ma swój system zabezpieczenia społecznego, w szczególności swój system emerytalny czy system rentowy i te systemy no, nie są zasadniczo ze sobą powiązane. Do tego, żeby w jakiś sposób skoordynować, pogodzić działanie tych systemów, służą regulacje unijne. Jest takie rozporządzenie 883/2004, podstawowe rozporządzenie, które koordynuje systemy krajów, państw członkowskich w Unii Europejskiej, czy szerzej w ramach europejskiego też obszaru gospodarczego. I zasadniczo to rozporządzenie mówi, w którym państwie należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, do którego systemu w związku z tym można udać się, żeby uzyskać świadczenie takie jak zasiłki chorobowe, takie jak koszty leczenia, czy też świadczenie z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ale również nabywane są w czasie takiego ubezpieczenia przyszłe uprawnienia do renty z tytułu niezdolności do pracy, do emerytur, również uprawnienia do świadczeń z tytułu bezrobocia, świadczeń rodzinnych. Jak widać, wiele gałęzi zabezpieczenia społecznego jest objętych tymi regulacjami. Na etapie, w którym przechodzi do skorzystania ze świadczeń, jeżeli mamy do czynienia z Unią Europejską, to są pewne mechanizmy ułatwiające uzyskiwanie tych świadczeń. Podstawowy mechanizm to jest sumowanie okresów ubezpieczenia, zamieszkania w tych państwach, w których system oparty jest na zamieszkaniu, tak zwany system emerytur obywatelskich, czy opartych na zamieszkaniu. W sytuacji, kiedy mamy jakiś warunek oparty na stażu do spełnienia po to, żeby dostać emeryturę. Tak jak w Polsce.
Tak jak w Polsce w starym systemie tak zwanym emerytalnym dla urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku, taki rzeczywiście warunek jest dla kobiet i dla mężczyzn posiadania określonej długości okresów składkowych, nieskładkowych, to ten warunek można spełnić również za pomocą, posiłkując się zagranicznymi okresami ubezpieczenia w ramach chociażby Unii Europejskiej. Czyli do tego, co przepracowałem w Polsce, dodaję ten czas, który przepracowałem za granicą. I to służy otwarciu prawa do świadczenia. Natomiast świadczenie nie jest płacone za całość, za cały ten staż, a proporcjonalnie do tego okresu ubezpieczenia w państwie, które to przyznaje. Czyli jeżeli Polska przyznaje emeryturę, to wypłaci tę emeryturę adekwatnie do tego, jak długo ktoś w Polsce opłacał składki. To nie dotyczy nowego systemu emerytalnego, gdzie nie ma warunku minimalnego stażu, czyli dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku tak naprawdę każdy dostanie emeryturę za, no, na razie przynajmniej według aktualnego stanu prawnego, za jakąkolwiek składkę. Natomiast pamiętajmy o tym, że wchodząc do zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego emerytalno-rentowych, w przyszłości, jeżeli będziemy potrzebować odwołać się do tego stażu, również możemy posiłkować się tym stażem emerytalno-rentowym z Polski i wtedy odpowiednie potwierdzenie takiego okresu ubezpieczenia przekaże ZUS do odpowiednika ZUS-u tego państwa, z którego będziemy chcieli skorzystać z emerytury. Czyli w ramach Unii Europejskiej każdy kraj, w którym byliśmy, podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym, czyli pracowaliśmy, przyzna nam emeryturę, o ile spełnimy odpowiednie warunki w danym kraju. Czyli można mieć na przykład 3, 4 czy 5 emerytur. Jeżeli ktoś popracował w kilku państwach, zasadniczo potrzebny jest co najmniej rok takiej pracy. Poniżej roku już można spotkać się z ograniczeniami pewnymi na poziomie unijnym. Czyli taka osoba, która pracuje w 7 krajach członkowskich, nawet może uzyskać potencjalnie 7 emerytur. Oczywiście w tym wieku emerytalnym, w jakim w danym państwie takie świadczenie przysługuje. No, wartość poszczególnych tych emerytur może być niska, tak? Bo tutaj też oczywiście nie będzie to ogromna, natomiast suma tych wszystkich świadczeń powinna wtedy w jakiś sposób rekompensować to, że jednostkowe takie świadczenie jest niewielkie. Pamiętajmy też, że poza Unią Europejską mamy państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisuje umowę o zabezpieczeniu społecznym, czyli Polska jako kraj, na przykład Stany Zjednoczone, na przykład Kanada, Australia, Ukraina, Mołdawia, Macedonia, państwa były Jugosławii, czy nawet Korea Południowa. Tutaj motywy do zawarcia takich umów są bardzo różne. Po części gospodarcze, czy ułatwiające funkcjonowanie firmom, funkcjonowanie przedsiębiorstwom, tak jak w przypadku Korei Południowej, gdzie główne motywy tak naprawdę dotyczą stosunków relacji gospodarczych polsko-koreańskich. Z kolei część umów, jakby większy nacisk, można powiedzieć, kładzie, czy więcej beneficjentami tych umów bardziej są osoby, które korzystają ze świadczeń, tak jak umowa polsko-amerykańska, która ułatwia nabywanie uprawnień ogromnej rzeszy Polonii, Polaków, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, czy też osób, które wracają do Polski i chociażby, to warto pamiętać, w Stanach Zjednoczonych jest ten właśnie warunek minimalnego stażu do tego, żeby uzyskać emeryturę. To jest co najmniej 40 kwartałów ubezpieczenia i po to, żeby spełnić ten warunek, ktoś, kto nie ma tego wystarczającego stażu w Stanach, może się również posiłkować polskim okresem ubezpieczenia, otwierając sobie prawo do świadczeń amerykańskich. Oczywiście znowu, ich wysokość nie będzie za całość sumy polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia, a adekwatna do okresu składkowania w Stanach Zjednoczonych i określonych zarobków, które były w Stanach osiągane. I analogiczne mechanizmy funkcjonują również na gruncie umowy z Kanadą, czy Australią, czy też z Ukrainą, co tutaj oczywiście można powiedzieć, że niejako w porę Polska zawarła taką umowę z Ukrainą. W porę mam na myśli obecne zjawisko pojawienia się pracowników z Ukrainy w Polsce, bardziej może niż też Polaków, którzy wyjeżdżają na Ukrainę do pracy. Niemniej jednak bardzo porządkuje to od strony prawnej ochronę socjalną tych czyli osób. Czyli jaka jest sytuacja Ukraińców pracujących w Polsce z punktu widzenia ubezpieczeń? Przede wszystkim mogą liczyć na zasady równego traktowania, czyli wchodząc do naszego systemu muszą być traktowani tak samo jak obywatele polscy, czy też może inaczej, ubezpieczeni, dlatego że trzeba jakby zwalczyć pierwszy mit. Polski system nie opiera się na obywatelstwie, system ubezpieczeń społecznych. Opiera się na pojęciu ubezpieczonego. I o tym trzeba pamiętać, że jakby obce w ogóle pojęciowo jest to, żeby myśleć w kategoriach obywatelstwa, jeśli chodzi o uprawnienia emerytalno-rentowe.
nasz system. Czyli pracuję w Polsce, odprowadzam legalnie, odprowadzam składki, czy pracodawca odprowadza za mnie składki, mam prawo do świadczeń. Zasadniczo, poza bardzo małym wyjątkiem osób, które na chwilę pracują w sposób taki czasowy, mam na myśli cudzoziemców, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, jest tylko pewien mały wyjątek. Zasadniczo osoby, które tutaj na stałe przyjeżdżają, na stałe pracują, normalnie tutaj są zatrudnione, podlegają ubezpieczeniom społecznym. Natomiast co daje umowa? Umowa daje uprawnienia również do świadczeń różnego rodzaju, tak? Czy ułatwia ich nabycie? O tej umowie o zabezpieczeniu społecznym polsko-ukraińskiej. Czyli to dotyczy oczywiście i obywateli polskich, i ukraińskich, ale również osób, które nie mają obywatelstwa żadnego z tych państw, którzy pracowali w Polsce, na Ukrainie, mogą w przyszłości uzyskać świadczenia z jednego czy z drugiego państwa, też znowu posiłkując się odpowiednim stażem. Jeszcze kolejną korzyścią istotną z punktu widzenia uprawnień jest tak zwana zasada eksportu świadczeń, czy też transferu świadczeń. Jeżeli już uzyskaliśmy jakieś świadczenie, jakąś emeryturę, rentę, i to dotyczy czy do Unii Europejskiej, czy tych państw, z którymi mamy jako Polska umowy o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli już mamy przyznane takie świadczenie, możemy je otrzymywać na przykład w Polsce, tak, najczęściej na rachunek bankowy, czyli po uzyskaniu tych 5 emerytur w Unii Europejskiej, o których wspomniałem, to wskazując rachunki bankowe czy rachunek bankowy w Polsce, najczęściej pewnie w euro, możemy na ten rachunek mieć przelewane świadczenia, odpowiednie emerytury czy też renty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Bo jest to chyba jakieś takie zjawisko, nie wiem czy panie potwierdzą, że przynajmniej tak można zaobserwować, że część Polaków, ta wcześniejsza migracja, która dziś osiąga wiek emerytalny, część z nich decyduje się na powrót do Polski i korzysta właśnie z tych świadczeń, o których wspomniał pan dyrektor. Nie wiem, czy jakieś badania na ten temat były prowadzone, czy jest jakaś diagnoza tego stanu. To znaczy badania dotyczące migracji powrotnych, czy też remigracji są prowadzone zarówno w skali tutaj naszego regionu, jak i w skali ogólnopolskiej. Generalny wniosek, pomijając te kwestie ubezpieczeniowe i tak dalej, jest taki, że no mimo wszystko jest to słabnący potencjał w sensie ilościowym. Był taki okres, w którym bardzo oczekiwaliśmy jako społeczeństwo. Więcej nas wyjechało, mniej wraca. No to zdecydowanie, to zawsze tak było w historii migracji, że po każdej większej fali wyjazdów emigracji osoby decydowały się na powrót 20-30%. Teraz nie osiągamy chyba tak dużej skali powrotów. No i tak jak powiedziałam, jednak jest to malejący w pewien sensie potencjał, aczkolwiek no, takim magnesem, który może zachęcić, przyciągnąć do powrotu troszkę większą liczbę osób, jest poprawa sytuacji na rynku pracy, możliwość osiągania jednak mimo wszystko wyższych dochodów i także ewentualne wyzwanie przed polityką regionalną tworzenia takiego systemu wsparcia instytucjonalnego dla tych osób. Ta srebrna gospodarka, która dziś jest... Srebrna gospodarka w stosunku do ewentualnie starszych wiekiem reemigrantów, aczkolwiek srebrna gospodarka generalnie jako ogromne, by nie powiedzieć kluczowe wyzwanie stojące przed polskim społeczeństwem. Co trzecia osoba będzie osobą powyżej 65 roku życia po 2050 roku, więc to jest pewna zmiana też jakościowa. My musimy inaczej myśleć o społeczeństwie, w którym relatywnie duża część to będą osoby z demograficznego punktu widzenia starsze, więc temu ma służyć ekonomia srebrna. Jeśli te osoby, które jakiś czas przebywały za granicą, a będą to osoby starsze, będą decydowały się na powrót, no to oczywiście, jak rozumiem, tutaj kwestie ubezpieczeniowe będą miały znaczenie. Powróćmy do tych osób pracujących. Ja tutaj chciałam jeszcze zapytać pana dyrektora. Pani profesor wspomniała, że ta migracja dotyczy głównie ludzi młodych. Taka osoba wyjeżdżająca, z jaką wiedzą ona powinna wyjeżdżać, tą dotyczącą ubezpieczeń? Bo pan mówił o tych wszystkich umowach, nie sądzę, żebyśmy wybierając się za granicę śledzili to wszystko.
Czy jest takie jakieś ABC, które powinienem wiedzieć, jeżeli wyjeżdżam do pracy za granicę? Czy na pewno podstawowa rzecz to rozpoznanie warunków pracy, warunków systemu socjalnego państwa, do którego jedziemy. Jeżeli to jest państwo członkowskie Unii Europejskiej, to mamy pewne gwarancje również o charakterze międzynarodowym. No jeżeli to byłby kraj, z którym nie ma ani umowy, ani nie jest to państwo unijne, to wtedy najczęściej mamy do czynienia z czysto krajowymi regulacjami i wtedy możemy spotkać się z różnymi, na przykład przepisami, które nas stawiają w gorszej sytuacji niż normalnych ubezpieczonych. Czyli pierwsza sprawa to rozeznanie się tak naprawdę, na jakich zasadach, na jakich warunkach do tego systemu przystępuje. Na przykład z jakich ryzyk ubezpieczeniowych płacę składki. To bardzo ważne, bo sporo pracowników, którzy jadą na przykład do Belgii, nie wiedzą, że muszą sami przystąpić, wybrać określoną kasę chorych po to, żeby mieć zasiłki chorobowe potem udzielane. Bez tego nie ma potem świadczeń. Trzeba mieć rozeznanie instytucjonalne. W wielu krajach nie jest tak, że mamy ZUS, w którym ubezpieczamy się i w którym mamy zapewnione ubezpieczenia od wielu różnych ryzyk, tak? Tylko różne instytucje odpowiedzialne za na przykład oddzielnie za wypadki przy pracy, choroby zawodowe, inna za kwestie renty z tytułu niezdolności do pracy, jeszcze inna za kwestie emerytalne. Więc tutaj warto o tym pamiętać, warto zorientować się, jakie składki płacimy, żeby nie było zdziwienia, że potem w przypadku na przykład naszej śmierci rodzina nie jest w stanie uzyskać renty rodzinnej, bo mamy do czynienia na przykład z Holandią, gdzie tego typu problemy występują, czy też na przykład dla dzieci nie ma rent rodzinnych, jak w systemie chociażby Francji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii, tam nie ma rent rodzinnych dla dzieci, są renty wdowie. Więc żeby nie być zdziwionym, warto najpierw zrobić takie rozpoznanie. Kluczowe jest gromadzenie wszelkich informacji dotyczących pracy i numerów ubezpieczenia, czy numerów identyfikacyjnych, identyfikujących nas w instytucji, w tej, której odprowadzamy składki. Ludzie mają problem z realizacją swoich uprawnień później na etapie składania wniosku właśnie o te kilka emerytur. Uzyskaniem emerytury, tak, bo nie mają tego numeru, tak jak u nas numer PESEL otwiera drzwi do wielu różnych instytucji, tak w wielu krajach są czy to numery ubezpieczenia, czy też ich odpowiedniki i też dobrze zorientować się, zapisać, przekazać rodzinie również te szczegóły dotyczące pracy, dotyczące zatrudnienia i dotyczące tego naszego identyfikatora. No i oczywiście istotne jest to, żeby mieć świadomość, w jakim wieku czy na jakich warunkach możemy w tym państwie uzyskać świadczenia, żeby zaplanować sobie odpowiednio przechodzenie na emeryturę. Ten wiek się bardzo różni, w związku z czym trzeba pamiętać, że no, kobieta w Polsce w wieku 60 lat może przejść na emeryturę, ale w niektórych państwach członkowskich w wieku 65 czy nawet wyższym, więc jeżeli u nas skorzysta z emerytury, to no, będzie musiała rozwiązać stosunek pracy chociażby, tak? Więc rozwiązanie stosunku pracy zagranicznego, jeżeli wiemy, że mamy jeszcze 5 lat, no może być niekorzystne. Zawsze warto zorientować się, przekalkulować, co się najbardziej opłaca. No i później w przypadku powrotu, to tak jak powiedziałem, te kwestie numerów identyfikacyjnych, dokumentów poświadczających czy zaświadczających, pokazujących naszą pracę. Potem, żeby było łatwiej ustalić sobie taką karierę zawodową, czy naszego historię, naszego ubezpieczenia, to mówię w ramach Unii Europejskiej, ale to samo dotyczy innych państw, z których chcemy skorzystać ze świadczeń. Jeśli dobrze zrozumiałam, to czasami warto przepracować jeszcze jeden rok w danym kraju, żeby na przykład móc uzyskać świadczenie. Zdecydowanie tak, dlatego że w przypadku osób, które przepracowały w państwach unijnych co najmniej rok, to wtedy wchodzi w grę właśnie ta zasada sumowania okresów ubezpieczenia i zamieszkania do przyznania świadczeń. Państwo takie, w którym przepracowaliśmy co najmniej rok, no w przyszłości, jeżeli tylko spełnimy warunki oczywiście, tak, czy do emerytury mamy określony wiek, czy w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, no musimy być uznani przez instytucję tamtego państwa za niezdolnych do pracy, czy inwalidów, czy jak to się nazywa odpowiednio w danym kraju, spełnić pewne warunki, najczęściej stażowe, ale już wtedy możemy korzystać z jakiejś proporcjonalnej, jakiejś częściowej renty z tytułu na przykład niezdolności do pracy. I o tym też wielu Polaków nie wie, że nawet jeżeli wyjechaliśmy z Polski 20 lat temu, to a przepracowaliśmy tutaj, nie wiem, na przykład
2 lata, 3 lata czy 10 lat można uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli nasz stan zdrowia nagle się pogorszy. I to samo dotyczy również innych państw, czyli nawet jeżeli wracamy gdzieś z Europy Zachodniej i jest problem zdrowotny, o czym no, na początku się nie myśli, dopiero wtedy, kiedy się sytuacja zdrowotna pogarsza, wtedy zaczynamy szukać pomocy, tak? Pamiętajmy, że może nam przysługiwać na przykład zasiłek chorobowy z tamtego państwa, na przykład renta z tytułu niezdolności do pracy. I bardzo ważne jest to, żeby nie dać się zbyć pracodawcy zagranicznemu, który usiłuje czasami się pozbyć takiego pracownika, który jest chory, który jest nieprzydatny i sugeruje mu powrót w jakiś tam sposób do domu. Warto sprawdzić, czy nie ma przypadkiem uprawnień chociażby do tych zasiłków chorobowych, chociażby do pewnych uprawnień, które ten pracodawca ma obowiązek świadczyć. I tutaj niestety też jest pewna praktyka niektórych pracodawców w niektórych państwach, którzy no niestety takich Polaków, polskich pracowników po prostu no, usiłują się pozbyć, nie dając im żadnej ochrony socjalnej. Oni wracają do Polski, nie ma kto im wypłacić zasiłku chorobowego, nie mogą uzyskać bardzo często uprawnień do renty inwalidzkiej, zagranicznej, więc rodzi to określone problemy. Także warto sprawdzić, upewnić się, co w tym momencie, zanim podejmiemy jakieś decyzje, czy podpiszemy jakiś dokument, warto również sprawdzić, jakie mamy uprawnienia. Brak wiedzy może działać na naszą niekorzyść. O tym organizatorami konferencji Ochrona Ubezpieczeniowa Osób Migrujących jest to Polski Oddział ZUS i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Pani profesor Izabela Wróbel mówiła na dzisiejszej konferencji właśnie o tym zmieniającej się prawie unijnym. Kogo ono dotyczy i w jakim kierunku ono się zmienia? Mówimy o reformie, która dotyczy tylko określonego sektora rynku pracy, warto to podkreślić. Jest to reforma, którą Komisja Europejska rozpoczęła w 2016 roku. Negocjacje w sprawie tej reformy długo trwały, bowiem państwa członkowskie były bardzo podzielone. Zapewne każdy słyszał za pośrednictwem mediów o przebiegu tej debaty, dlatego że polskie przedsiębiorstwa są zaniepokojone wynikiem tejże debaty i projektem, który za moment zostanie przyjęty. Jak można zdefiniować tę grupę, której dotyczy? Chodzi o pracowników delegowanych. W tej chwili mamy dyrektywę z 1996 roku i Komisja Europejska, podejmując pracę nad reformą, słusznie oczywiście zwróciła uwagę, że ta dyrektywa liczy 20 lat, w tej chwili już ponad 20 lat, że jest to akt przestarzały z tego względu, że zmieniła się sytuacja na rynkach pracy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przede wszystkim zwiększyły się różnice w stawkach wynagrodzenia między poszczególnymi państwami członkowskimi, czyli to, co jest bardzo istotne dla polskich przedsiębiorców, którzy właśnie argumentują, że poprzez te zróżnicowane stawki mają przewagę konkurencyjną, że jest to typowy element wolnej konkurencji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Inaczej postrzegają to państwa starej Unii, które naciskały na Komisję Europejską, aby podjęła tę reformę. Stara Unia widzi w tym zagrożenie, prawda? Bo z tego co pamiętam, Francja uważa, że pracownicy delegowani, bo tu mówimy o takim modelu, że pracodawca z Polski wysyła pracownika do Francji, do Niemiec, do Portugalii na jakiś określony czas, ale płaci mu według stawek danego kraju, aczkolwiek niepełnych chyba. Czy tak to wygląda? Tak, tutaj mówimy o trzech rodzajach delegowania, więc właśnie powtórzmy, że chodzi tylko o określoną grupę pracowników, czyli o pracowników delegowanych i o trzy rodzaje delegowania, upraszczając nieco, czyli o bezpośrednie świadczenie w państwie przyjmującym usług na podstawie umowy między przedsiębiorcą z Polski a usługodawcą w innym państwie członkowskim. Drugi rodzaj delegowania to są delegowania wewnątrzgrupowe, czyli do zakładu lub przedsiębiorstwa w innym państwie w ramach tej samej grupy przedsiębiorstw. I trzeci rodzaj delegowania to jest wysyłanie pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej do innego państwa członkowskiego. I w tej chwili mamy taką sytuację, że właśnie ta dyrektywa z 1996 roku nie określa nam ściśle,
czasu definiującego, do jakiego momentu jeszcze mamy do czynienia z delegowaniem, a od jakiego momentu już nie. Dyrektywa w artykule 2 mówi o ograniczonym czasie. I właśnie te państwa, które przyjmują dużą liczbę delegowanych pracowników, jest to przede wszystkim Francja, właściwie na drugim miejscu pani wspomniała o Francji, ale tak naprawdę na pierwszym miejscu są Niemcy. Niemcy, Francja, Belgia to są kraje, które przyjmują około połowy wszystkich delegowanych pracowników w Unii Europejskiej. Przy okazji warto zaznaczyć, że Polska tutaj jest liderem i jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę delegowanych, prawda? Polska, na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Słowenia. Więc tutaj właśnie państwa z tej grupy, która przyjmuje dużą liczbę delegowanych pracowników, postulowały wprowadzenie ściśle określonego okresu. Komisja Europejska początkowo zaproponowała, aby był to okres 24 miesięcy. Natomiast w obecnym projekcie, i wydaje się, że w takiej wersji zostanie to za moment przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, mamy 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy, czyli maksymalny okres delegowania. I trzeba wyjaśnić, dlaczego to jest takie ważne. Otóż pracownik delegowany podlega ustawodawstwu w zakresie prawa pracy państwa przyjmującego, tylko jeżeli chodzi o płacę minimalną, czyli pracodawca z Polski powinien zapewnić płacę minimalną taką, jaką uzyskują pracownicy w państwie przyjmującym. Reforma jest przygotowywana oczywiście z inicjatywy tych państw starej Unii, o których mówimy, pod hasłem równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu. I tego właśnie obawiają się pracodawcy z Polski. Ponadto także tego, iż nie tylko przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne będą musiały być przestrzegane przez pracodawcę na przykład z Polski, czyli tego delegującego, ale również układy zbiorowe i orzeczenia arbitrażowe w państwach, gdzie są powszechnie stosowane, a takich układów przecież może być bardzo dużo. W tej chwili mamy taką regulację, że tylko w sektorze budowlanym te układy zbiorowe muszą być przestrzegane, natomiast reforma zmierza do tego, aby we wszystkich branżach właśnie te układy zbiorowe wiązały też pracodawców świadczących usługi transgraniczne. To oznacza, że polscy pracodawcy po pierwsze będą musieli świetnie znać prawo danego kraju, na terenie którego chcą funkcjonować. Po drugie, będą musieli sprostać miejscowej konkurencji, bo jednak ponoszą, przynajmniej tak tłumaczą pracodawcy, ponoszą wyższe koszty choćby z racji transportu tych pracowników, czy zapewnienia im jeszcze jakichś dodatkowych świadczeń z tytułu tego delegowania. Oczywiście, właśnie o to chodzi. Pracodawcy często pokrywają koszty transportu, pokrywają noclegi, także wyżywienie pracownikom delegowanym. Ponadto pamiętajmy także, że w tej chwili mamy w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych okres 24-miesięczny, który określa, że po jego upływie właściwe będzie ustawodawstwo już państwa przyjmującego, czyli do momentu upływu właśnie tego okresu 24-miesięcznego właściwe nadal jest ustawodawstwo polskie w zakresie ubezpieczeń społecznych i w tym momencie powstanie taka sytuacja, że w zakresie ubezpieczeń społecznych mamy właściwość jeszcze państwa polskiego, natomiast w zakresie prawa pracy będą pracodawców obowiązywały rzeczywiście wszystkie lokalne przepisy. Jak polscy pracodawcy sobie z tym poradzą, jak pani szacuje? Polscy pracodawcy oczywiście narzekają, obawiają się tego. Niestety trzeba powiedzieć, że lobbying nasz polski okazał się nieskuteczny. Trudno mi oceniać, dlaczego kto zawinił, czy rząd, czy właśnie pracodawcy, którzy przecież mogli swoich przedstawicieli skierować do zabierania głosu podczas negocjacji. Mamy taką sytuację, że rzeczywiście wydaje się, że te kraje, które przyjmują dużą liczbę pracowników delegowanych, czyli mówiąc prosto, stara Unia, wygrały tę batalię.
Więc polskie przedsiębiorstwa narzekają. Ja jednak wierzę w polskich przedsiębiorców. Rozumiem, że to będzie ogromne obciążenie. Jednakże polskie firmy znają już przecież rynki innych państw członkowskich. Są tam bardzo aktywne. Jesteśmy liderami w wysyłaniu pracowników do innych państw i myślę, że sprostają tym nowym wyzwaniom. Natomiast reforma, trzeba to podkreślić, jest korzystna dla pracowników, którzy dostaną taki zestaw praw pracowniczych, jakie przysługują pracownikom w państwie przyjmującym. Bardzo dziękuję. Podsumowując dzisiejszą dyskusję, wypada sobie tylko życzyć, żeby każdy z nas te 5 emerytur europejskich miał na zakończenie życia zawodowego. Moimi Państwa gośćmi w studiu byli profesor Izabela Wróbel z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dziękuję. Pani profesor Brygida Solga z Politechniki Opolskiej Instytutu Śląskiego i dr Andrzej Szybkie z Departamentu Rent Zagranicznych ZUS w Warszawie. Bardzo dziękuję za dyskusję. Dziękuję.